Drodzy przyjaciele, witamy was serdecznie. Dzisiaj jest dzień, w którym każdy z was może w sposób realny dotknąć Bożej obecności. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście poznali Boga. Chcemy, żebyście usłyszeli o tym, co przeżyliśmy i czego doświadczyliśmy przez Jezusa Chrystusa. Ja nazywam się Artur Ceroński. Jestem człowiekiem, który przez wiele lat działał przeciwko życiu. Jestem człowiekiem, który złamał wszystkie możliwe prawa. Byłem mordercą, byłem dealerem, działałem w grupach przestępczych. Ale w 2001 roku usłyszałem o tym, że jest Bóg. Nie o tym, że jest religia, ale o tym, że jest realny Bóg. W więziennej celi, czytając Pismo Święte, uklęknąłem na kolana i oddałem Mu swoje życie. I możesz powiedzieć, że nie jesteś takim człowiekiem jak ja i że nie potrzebujesz Boga, ale Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Ja zostałem tam, usprawiedliwiony za darmo. Ja uwierzyłem w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa. Te słowa są dzisiaj dla ciebie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego i nic na świecie nie przychodzi do człowieka inaczej, jak przez osobiste poddanie się Bogu. Jeżeli nie oddasz życia Jezusowi, to przyjdzie taki dzień, w którym staniesz przed wielkim białym tronem i będzie jeden wielki sąd. Nie dlatego, że jesteś dobry czy zły, ale dlatego, że olałeś Boży plan. A Boży plan jest prosty jak konstrukcja cepa, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest żywy, Bóg jest potężny, Bóg nie jest religią, to nie jest mały Jezusik, to nie jest popierdółka na metalowym krzyżyku, który się dostaje, kiedy się ma 8 lat. Jezus Chrystus to wielki, potężny Bóg. On wszedł na ziemię po to, aby umrzeć za grzechy ludzi, aby umrzeć za grzechy moje i twoje, ale od ciebie zależy to, czy przyjmiesz Go jako Pana i Zbawiciela. To nie jest prawda, że idzie się do nieba dlatego, że jest się dobrym. W piekle jest specjalne to miejsce dla ludzi dobrych, dla religijnych, dla humanistów. Słowo Boże mówi, że każdy człowiek potrzebuje osobiście spotkać się z Bogiem. Osobiście, osobiście. Religia ci tego nie załatwi. Kapłani ci tego nie załatwią. Chory system Kościoła ci tego nie załatwi. Bóg jest żywy i On chce mieć z tobą relację. Bóg po to stworzył człowieka, aby człowiek mógł go wybrać i kochać. To nie On jest odpowiedzialny za zło na tej ziemi, ani za zło w twoim życiu. To nie On sprowadził mnie do więzienia, ale tam w więziennej celi zrozumiałem, że On jest moim ratunkiem i On jest twoim ratunkiem. Słowo Boże mówi, że jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Chrystus stał z martwych i wyznasz ustami swoimi, że Jezus jest Panem, będziesz uratowany. Jesteś człowiekiem i potrzebujesz Boga. Nie ma takiego człowieka, który Boga nie potrzebuje. To Bóg cię stworzył, to Bóg cię odkupił i dzisiaj wszystko jest w zasięgu twojej wiary. Jeżeli tylko zechcesz, wystarczy, że szczerze zawołasz, wystarczy, że uwierzysz, a wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Nie musisz widzieć, nie musisz czuć, ale musisz zrozumieć, że Jezus jest jedyną szansą. On tak bardzo ciebie pokochał, że umarł za ciebie. On nie tylko umarł, On wstał z martwych. Przez to, że On wstał z martwych, otworzyło się dla ciebie niebo. Wybierz, człowieku, życie, abyś żył. Nie wypieraj diabła, nie wypieraj egocentryzmu, bo to diabeł stoi za egocentryzmem, a religia nakręca koniunkturę i mówi, musisz być taki, musisz być taki, ale to jest nieprawda. Nie potrzeba przestrzegać przykazań, nie potrzeba być człowiekiem moralnym, potrzeba przyjść do Jezusa. Kiedy Święty Duch wstąpi w twojego ducha, to On ciebie uczyni innym. Nie będziesz musiał się starać. To się nazywa łaska. Niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Kiedy Święty Duch wchodzi w człowieka, On go przemienia. Ja dzisiaj głoszę do ciebie Ewangelię, a kiedyś bym twoim dzieciom sprzedawał narkotyki. Ja dzisiaj mówię tobie o miłości, a kiedyś bym cię chciał okraść. To Bóg zmienił moje życie. To Bóg doprowadził do tego, że dzisiaj
jestem człowiekiem, który kocha, ale ja nie kocham w sposób humanistyczny. Ja kocham na sposób Boży. Dobra nowina to jest mój wyraz miłości do Ciebie. Przyjmij proste objawienie o tym, że Bóg Cię kocha, ale kocha Cię w taki sposób, że daje Ci dzisiaj alternatywę. Mówi, przyjmij mojego Syna jako Pana i Zbawiciela, a życie Twoje ulegnie zmianie. Jeszcze dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj Twojego serca jak w dni buntu. Nie bądź człowiekiem zatwardziałym, bądź miękkiego serca. Przyjdź do Jezusa, powiedz, Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Jezus, ja wiem, że Ty żyjesz, że Ty jesteś. Ja nie wiem, o co kraman do końca, ale ja chcę Cię poznać. Jezus, ja chcę Cię poznać. Powiedz to do Niego. Powiedz to do Niego. To nie jest religia. To nie jest chory system. Tu nic nie musisz, ale możesz być zbawiony. Nie bądź frajerem. Nie idź do piekła. Nie bądź człowiekiem, który ciągnie tak, jak system tego świata. Ten świat idzie na zakładę. Pociągną do nieba tylko ci, którzy wybiorą Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Transport się zbliża. Zbliża się transport. Wszystko się skończy. Ludzie, nie wierzcie mrzonkom, że będzie dobrze, ale będzie tak, jak wierzysz. Wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że zaufasz, a Twoje życie będzie zmienione. Jeśli dziś głos Jego słyszysz, to wybierz Go. Ojcze, ja modlę się o wszystkich ludzi, których dotyka Twój Święty Duch. Dziękuję Ci za nich. Ja chcę, żeby byli przekonywani o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ja chcę, żeby myśleli o Tobie. Ja chcę, żeby budzili się w nocy spoceni, Ojcze. Żeby myśleli o tym, jaki Ty jesteś ważny, potężny, Święty Duchu. Ja wzywam imienia Jezus nad nimi. Dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Wywyższam Cię, Jezus. Wywyższam Cię, Jezus. Wywyższam Cię nad każdym z tych ludzi. Potężny, Święty Duchu, niech ludzie doświadczają Twojej obecności tutaj dzisiaj. Niech oni doświadczają tego, kim jesteś naprawdę. Dziękuję Ci za tych ludzi, Ojcze. Dziękuję Ci za nich. Dziękuję Ci za nich. Dzięki Ci za nich. Dzięki za nich.